jaki powinien być idealny sołtys? Znać problemy mieszkańców, następnie udzielać im wszechstronnej pomocy, jeżeli takiej potrzebują, po prostu angażować i pobudzać do działania wszystkich, żeby poprawiać swoje miejsce zamieszkania, pobytu, żeby ludziom się żyło spokojnie, radośnie i coraz mniej mieli różnego rodzaju problemu. Nie zawsze przyjmowany jest sposób spokojny. Czasem się wydaje, że jest to jakby robienie niepotrzebnie, bo było tak dobrze dotychczas, to zmieniać nie zawsze trzeba, co trzeba. No a problemy są czasem. Może z psem latającym są, może gdzieś tam z utrzymaniem trochę czystości są w drobiazgi. No a wydaje się, że jak to się mówi wtedy, że sołtys troszeczkę się jakby dokucza, czepia niepotrzebnie, bo no co ten pies zrobi? Ten pies najczęściej nie zrobi. No ale są dzieci na przykład, często wtedy się skarżą, że pies przeszkadza i mają prawo mieć zastrzeżenie, bać się tego zwierzątka, tego psa, choć ja osobiście uważam, że nie boję się zwierząt i psa się nie boję. Jeszcze mi nie zdarzyło się, żeby jakąś miał z tego tytułu problem, ale różnie to może być. Znam wszystkich mieszkańców z imienia, z nazwiska. I tu w tym wypadku wieś jest nieduża, bo te 160 mieszkańców to można w pamięci zapamiętać. A w sumie tych domów, których jest około 35, to też jest w stanie się zapamiętać i objąć, jak to się mówi. Jak ręką sięgnął, gołym okiem zobaczył, wszystko można wiedzieć. No, najbliższe wyzwanie? No, najbliższym wyzwaniem to by było, żeby wieś zwyciężyła w konkursie najpiękniejsza wieś w gminie, bo stać na to, żeby stała się tą najpiękniejszą wsią w gminie. I drugie wyzwanie, żeby wzdłuż drogi powiatowej, droga została poszerzona do tych 5,5 metra i został wybudowany chodnik na odcinku od drogi krajowej 21 aż do w kierunku szkoły w Harnowie.